znowu widzieć na naszym kanale. Jeżeli oglądaliście ostatni film, to wiecie, że już dotarliśmy do Polski, jesteśmy w domu. No i przygotowujemy się do kolejnej podróży. Siłą rzeczy następne vlogi będą właśnie poruszały taką tematykę. Ja dzisiaj pokażę wam trochę mechaniki, ale to tak naprawdę w takiej pigułce, bo jak widzicie, bus wygląda inaczej niż po przyjeździe. Ale chcę wszystkie takie duże naprawy, w których mogłoby coś pójść nie tak, zrobić jak najszybciej, żeby można było je przetestować i później być w miarę pewnym, że wszystko będzie działało dobrze. No bo niestety, ale ostatnio parę rzeczy się nam zepsuło w busie i jeżeli już jestem przy tym temacie, to chciałbym właśnie poruszyć temat usterek i tego, co pokazujemy na YouTubie. Ten temat chodzi za mną już od dłuższego czasu, ale jeszcze nic na ten temat nie mówiłem, ale o tym opowiem wam później. Dzisiaj plan mam taki, że na początek muszę zawieźć naszą przekładnię kierowniczą do regeneracji, a później pokażę wam parę rzeczy w busie. A tutaj patrzcie na naszego śpiecha. Wczoraj była ciekawska, ją osa ugryzła w nos. Nawet widać, że troszkę spuchnięty i dzisiaj śpi od rana. To są te części, o których wam przedtem mówiłem. Problem był taki, że kierownica zaczęła troszkę ciężko chodzić prawą stronę, więc na 90% jest uszkodzona przekładnia, a pompę wezmę, żeby tylko sprawdzić. Ogólnie to nie był jakiś duży problem, ale no jak wiecie, jedziemy na długo, więc ja wolę dmuchać na zimno, wolę to 100 razy tutaj wyciągnąć, wykręcić, zawieść i sprawdzić, niż później się w trasie denerwować. Nie mam daleko, bo jakieś 16 km, także zaraz tam będziemy. Coraz ciężej zaczynała chodzić kierownica i szczególnie w prawo, dlatego stwierdziłem, że to raczej przekładnia, no bo pompa to raczej by w dwie strony. No, przywiozłem też pompę, bo to, nie wiem czy z panem rozmawiałem, ale że tam jakieś łożyska można było wymienić, chociaż ją sprawdzić, czy tam nic nie ma. Czyli, bo jeżeli ona działała czy coś, no to też nie ma sensu za bardzo robić. No bo to tak, bo wie pan co, bo jadę w następnym roku do Argentyny, wysyłam tego busa i nie chciałbym, żeby mi się coś tam stało. Chyba na to nie ma reguły. Dlatego, wiem, rozumiem, tylko że dlatego bym wolał mieć na przykład nowe łożyska w tej pompie, nie? Nie wiem, ile by to kosztowało mniej więcej. Czy pan uważa, że te stare dłużej wytrzymają? Znaczy, chyba no nowe też zakładamy dobre, także to nie ma reguły, no, że to jest stare no, czy nowe. No tu po prostu nie wiem, co jest. No już ma 330 przejechane, to nie jest też znowu jakoś super dużo na busa. No nie, no, ale... no robiona była już. Przekładnia? Uh-huh. O, to nie wiedziałem. Po czym pan poznał? To jest malowane. A to nie, to ja malowałem sobie, bo remontowałem busa i po prostu ją pomalowałem. No, ale nie była robiona. Ona ogólnie, jak ja właśnie, bo ja go przez ponad rok robiłem i stał. I po tym czasie miałem problem właśnie przy skręcaniu w prawo, że było ciężko. Ale dosłownie, nie wiem, tydzień czasu i się to rozchodziło. No ale teraz po roku, czy ponad roku wróciło to znowu. To więc na pewno coś tam będzie. Gdybym przykładnie to wiadomo, trzeba zrobić, a z pompą, no to dopiero się zastanowimy, co tak. Dobra, to ja ją tu zostawię i ten. Jakbym zdał się na doświadczenie. Przekładnia oddana, będę miał ją za jakiś tydzień z powrotem, ale w niczym mi to nie przeszkadza, bo naprawdę mam tutaj całkiem sporo rzeczy rozgrzebane, więc mi zajdzie na pewno dłużej. Pokażę wam pokrótce, co rozebrałem i co będę jeszcze robił.
Jeśli ktoś oglądał poprzednie filmy, to to jest ten nieszczęsny resor, który nam pękł. Jak widzicie, już wymontowałem. Zamówiłem też nowy. A był zamontowany tutaj i całkiem sporo musiałem rozebrać, żeby go wyciągnąć, dlatego rozumiecie, że nie chciałem tego robić w trasie. Nie wiem, czy wam mówiliśmy, ale my nie mamy w naszym samochodzie klimy i zamierzamy to zmienić. Kupiłem już używany co prawda zestaw, ale wydaje mi się, że jest w dobrym stanie. Jeszcze tam zrobię taki serwis, to co trzeba, żeby ją odpalić. Na szczęście nie kosztowało to dużo, za to dużo pracy będzie, żeby tą klimę tutaj zamontować, dlatego ja to wolę zrobić jak najszybciej, żeby przetestować, czy wszystko działa. Teraz będę rozbierał całą deskę rozdzielczą. Witajcie po kilku dniach, ja nic nie nagrywałem, ale parę rzeczy udało mi się dokończyć, także jestem bardzo zadowolony z tego tygodnia. Resor wylądował już na swoim miejscu, przekładnia kierownicza wraz z pompą też wróciła do mnie. Zapłaciłem za regenerację przekładni 650 zł, za pompę tak naprawdę za rozebranie, wyczyszczenie, założenie nowych łożysk i uszczelnień 200 zł, także jestem bardzo zadowolony. Tak jak już mówiłem, pompę nie musiałem robić, ale wolałem to zrobić za 200 zł, to naprawdę nie jest dużo pieniędzy, a będę teraz spokojniejszy, że wszystko działa. Klimatyzacja też wylądowała już na swoim miejscu, zostało ją tylko nabić i podłączyć, no i liczyć na to, że ruszy, ale to też wam za chwilkę pokażę. Została mi jeszcze jedna usterka z tej rzeczy, które ostatnio się zepsuły, ale tutaj właśnie bym chciał poruszyć ten temat, o którym wam wspomniałem na początku. Może niektórzy wiedzą, ale prowadziłem też drugi kanał, na którym pokazywałem wszystkie przeróbki z busa, pokazywałem też tam parę innych rzeczy mechanicznych. Co do zasady muszę wam powiedzieć, że bardzo dużo ten kanał frajdy mi sprawiał, że mogłem się tym dzielić, tymi przeróbkami, czasami poczytać jakieś mądre komentarze, czegoś się nowego dowiedzieć. Przy okazji jak chciałem coś pokazać, to musiałem się też douczyć, żeby to jakoś w miarę sensownie przedstawić. Także dla mnie było w tym bardzo dużo plusów, ale zauważyłem też coś takiego, że przez niektóre osoby w komentarzach bardzo piętnowane są jakieś porażki, jakieś pomyłki, jeżeli coś się zepsuje. Na przykład teraz poskładało się parę rzeczy, że się popsuły. Dla mnie rzecz normalna, zepsuło się, trzeba naprawić, będziemy busem dalej jeździć. Ale uwierzcie mi, są osoby, gdzie jeżeli pokażecie jakieś rzeczy, które się psują, coś źle zrobiliście, na przykład, nie wiem, na początku jak budowałem busa, miałem problem, że woda ciekła pod jednym oknem w kuchni i okazało się, że to była tylko pierdoła, bo nie wyciągnąłem zaślepek u góry, wyciągnąłem tylko te dolne i przez to robiło się jakieś podciśnienie i woda się wlewała, ale to już nieważne. To, co jest ważne, to to, że publikując taki film, w którym pokazujecie takie rzeczy, automatycznie narażacie się na hejt i podsumowanie tego często jest takie, że to jest bez sensu, w ogóle po co przerabiać busa, to i tak wszystko się będzie psuło, nie ma to sensu, najlepiej kupić nowego kampera i cieszyć się nim. No super, tylko nie każdego na niego stać, nie każdy chce jeździć takim samochodem,
A to, że od czasu do czasu się zepsuje coś, to jest rzecz normalna. Samochody też naprawiacie regularnie i nie ma w tym nic dziwnego. Nikt nie pisze, że jeżeli zepsuje wam się sprzęgło, to po co w ogóle kupiliście samochód? Najlepiej to kupcie sobie nowy z salonu, no bo to jest bez sensu. I tak samo jest w przypadku przerabianych campervanów. Jeżeli jeszcze dodatkowo robicie to wszystko sami pierwszy raz, to oczywiście, że mogą się pojawić rzeczy, które nie będą działały tak jak powinny, ale jakby każdy, kto robił coś kiedykolwiek swoimi rękami, wie, że to jest część jakby tej zabawy. Coś zrobicie, czasami trzeba będzie przerobić, czasami trzeba będzie naprawić i to jest normalna sprawa. Nie wiem też, skąd się wziął taki mit, że seryjnie budowane kampery w ogóle się nie psują, a takie przerabiane własnymi rękami psują się na potęgę. Nie wiem, skąd się to bierze. Ja oczywiście mam inne zdanie. Wy podzielcie się swoim w komentarzu, jeżeli macie takie, co o tym myślicie. Nie wiem, czy wszystko powiedziałem, bo sobie nawet punktów nie przygotowałem, a przed obiektywem później zapominam pewne rzeczy, ale podsumowując, musicie wiedzieć, że takie komentarze złośliwe, z docinkami, gdzie tak naprawdę ktoś się cieszy z tego, że coś ci nie wyszło, że coś się zepsuło, że coś nie działa tak, jak myślałeś, że będzie działać, powoduje to, że wiele osób albo pewnych rzeczy w ogóle nie publikuje. Ja sam parę rzeczy na przykład na początku nawet nie pokazywałem przed kamerą, po prostu przemilczałem ten temat, bo nie chciałem się użerać w komentarzach. Teraz już mam do tego troszkę inne podejście, bo nagrałem tych filmów naprawdę sporo, wiem, co robię i mam do tego takie bardziej luźne podejście. Może uda mi się trafić do chociaż jednej takiej osoby, która się tak zachowuje, już tego nie będzie robić, bo tak naprawdę wszyscy na tym tracą. Najwięcej można się nauczyć na pomyłkach. Jeżeli ja coś robię, coś mi nie wyjdzie, coś zrobię źle i to pokażę, to ktoś, kto obejrzy ten film, przecież po to oglądamy YouTube'a, ja też bardzo dużo się uczę i nie mam z tym żadnego problemu, jakby uważam, że wiele rzeczy bardzo dużo sprawniej, dużo lepiej sobie zrobiłem dzięki temu, że zobaczyłem u kogoś. I do głowy by mi nie przyszło, że jeżeli ktoś coś zrobił, pokazał, że coś nie wyszło, zrobił inaczej, pokazał nawet jeszcze rozwiązanie problemu, żeby go za to krytykować, bo przecież o to chodzi, żebyśmy się dzielili tą wiedzą i dzięki temu się uczyli. Zauważyłem też, że jeżeli ktoś teraz wrzuca filmik z przeróbek busa, na przykład buduje teraz nowego, robi to już dużo lepiej niż nawet ja robiłem i myślę, że moje filmiki też w jakimś tam małym stopniu, jeżeli ktoś obejrzał, to się do tego przyczyniły. Obejrzał, może stwierdził, że zrobi inaczej, zrobi jeszcze lepiej. No i jest jeszcze druga strona medalu, ta gorsza. Wielu twórców będzie po prostu mówić, że wszystko jest okej, a tak naprawdę nie jest. I później wy, budując na przykład busa, będziecie sobie myśleć, kurczę, tutaj mam problem, tu coś nie działa, tam znowu się zepsuło, poprawiałem już 3 razy, a dalej nie działa, a ktoś zbudował busa i wszystko jest okej. No nie jest, uwierzcie mi, każdy miał jakieś takie małe przeróbki, małe niedoróbki, musiał to poprawiać, ja tak samo. Nie wszystko też nagrywałem, bo tych filmów musiałby powstać chyba 1000, ale na pewno nie kłamałem was do kamery, jeżeli coś nie działało, to nie działało. A znam minimum jeden przypadek, gdzie ktoś mówi do kamery, że wszystko jest okej, a tak naprawdę bus przecieka. No i to nie jest w porządku. Ja uważam, że już lepiej przemilczeć. Jeżeli nie chcesz się wydawać w jakieś dyskusje, to nie mów. A jeżeli ktoś cię pyta, no to powiedz jak jest i tyle. W jakimś tam małym stopniu jestem w stanie zrozumieć takie zachowanie, mimo że się z nim nie zgadzam. Ale musicie wiedzieć, że to wy też z tej drugiej strony przyczyniacie się do tego, że niektóre osoby właśnie do tego się posuwają, żeby zakłamywać rzeczywistość. Ja się nagadałem, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Na koniec pokażę wam jeszcze te rzeczy, które zrobiłem. Ja zapraszam was też od razu do kolejnego filmu, w którym opowiem wam o całym procesie wysyłki busa. Co prawda jeszcze wszystkiego nie zrobiliśmy, ale już całkiem sporo się dowiedziałem. Powiem wam, co można zabrać na pokład, czego nie. Nawet dla osób, które tego nie planują, myślę, że to będzie ciekawe. Tego wam jeszcze nie pokazywałem. To dla takich osób bardziej wprawionych w mechanikę. Tutaj sobie przygotowuję kolejną rzecz, ale o tym w kolejnym filmie. Jeśli chodzi o klimatyzację, to tutaj już wszystko jest zamontowane. Tutaj, o kurczę, nic nie widać. Tutaj też. Nie wiem, ile uda mi się pokazać aparatem. Środek wygląda też już znowu jak samochód. Tutaj te rzeczy to poskładać to nie jest problem. Wymieniłem całą tą skrzynkę plastikową, dlatego to, co wam pokazałem, musiałem wszystko wyciągnąć. Teraz zostało jeszcze parę kabli pospinać, dlatego to zostawiłem, ale to już poskładać to nie jest naprawdę problem. Także zapraszam was za tydzień. Trzymajcie się, hej!